2. 1. O mój Boże, a słońce mnie razi. O mamo, przepraszam. O, kurwa, przepraszam za, że ci zajebałem te 500 zł. A niech zdycha, kurwisko jebane. Witam bardzo serdecznie. Dobra. Kochani, dzisiaj moi fanowie, seksmasterki i oglądacze, dzisiaj będziemy gadać o tym oto karabinie. Czy się to mieści w kadrze? Pewnie już teraz nie. Dzisiaj karabin M40A3. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał bardzo długo, więc od razu przejdźmy do jakby bezpierdolenia. Także mam tutaj na górze na telefonem wszystkie wypisane dane, które są potrzebne do tego karabinu, żeby wam opowiedzieć o nim. Ten oto karabinek został wyprodukowany w USA w roku 1966. Produkowany jest akurat do teraz. Jego zamek jest czterotaktowy. Oczywiście jak w każdych snajperkach powtarzalnych. Samopowtarzalnych, przepraszam bardzo serdecznie. Samopowtarzalnych snajperkach. Jego oczywiście kaliber w świecie rzeczywistym to 7,62 NATO. Jeżeli ktoś by nie wiedział, ASG to 6 mm, także jakby, no, to też już amunicja, to może od razu przejdźmy do ilości amunicji w magazynku. W M40 jest magazynek liczący 5 naboi. Oczywiście przypominam, 7,62 tak już ma napisane. Tutaj w ASG liczy tutaj chyba 27 magazynków, 27 kulek, które są bardzo potrzebne do wyeliminowania naszego przeciwnika. Długość karabinu liczy ile tam pisze? 111 cm i 7 mm chyba, nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kochani. To jest bardzo trudne, żeby to powiedzieć. No ale co robisz tam z tyłu? Zasięg skuteczny karabinu... Marksman, jak się nazywa Marksman? Karabinu wyborowego to 1000 metrów, kilometr to jest zasięg skuteczny tego karabinu, ale w replice Airsoft to ma jakieś 40 metrów, także to w sumie jest dobry jakiś zasięg, który możemy zdzielić naszego... Co możemy kogoś dzielić? Wroga? Wroga. Mówi, że wroga. Dobra, kochani, nie wiem, jakie jeszcze mam dane opowiadać. Jeżeli tamten, jeżeli dane jeszcze też wcześniej opowiedziałem, ASG czy coś, będziecie mieli tutaj albo tutaj, nie wiem. Tu albo tutaj będziecie mieli, także proszę czytać, bo tego nie będę mówić. Mój kuzyn bardzo się ucieszy, że to zrobię. Słuchajcie, jest strasznie gorąco. Jest jakieś 30 stopni na polu. Bardzo na polu jest strasznie gorąco, więc jak wiecie bardzo dobrze, trzeba się czasami nawodnić, by nie dostać udaru, nie być w szpitalu, nie dostać wylewu mózgu, czy cokolwiek kogoś innego. Także ja przygotowałem sobie wodę, którą będę chciał użyć w swoim dzisiejszym odcinku, by się nawodnić. Moje jaja są strasznie lodowate. Dobra, dzieciaczki, teraz czas na lekcję historii. Ich war Lehrer von der Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen.
mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Sie wird das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, gerne. Jetzt beruhig dich doch. A więc karabin M40 został jakby początkowo produkowany w wojnie w Wietnamie, którą oczywiście wiemy, jak się skończyła. Żółtki wygrały z Amerykańcami. Jason, Amerykanie są głupi, prawda? Są tam. No i Amerykanie, którzy mieli za ten czas nie jeden Garanda, który potocznie rodzinie była M14, karabin powtarzalny na 20 naboi, bądź M21, taki synek jego, został zastąpiony częściowo karabinem M40, który miał oczywiście drewniane łoże oraz nie miał tego chyba, nie no, miał może jakiś tam zrobnik, no, nie pamiętam, czytałem to tylko 3 razy z Wikipedii, dobra, nie don't blame me, don't blame me. Amerykanom się to nie spodobało, ponieważ wiadomo, jak w dżungli panuje wilgoć oraz jak broń się może zepsuć, więc firma Remington chyba, coś takiego, bla bla bla, mów se mów, zmieniła łoże na coś tego typu. Oj, Rokuś. Rokuś, chodź, chodź tutaj. Że na coś takiego rozdali celownik 10x40, który bardzo, bardzo sprawdzał się właśnie w takiej dżungli, wietnamskiej dżungli. Bardzo dobrze eliminował, jak wiemy, skośnookich mudzinów z Wietnamu. Dobra, i na górze mam napisane wersję M40. Także uwaga. Pierwsza M40, znaczy jakby wersja M40A. No weź sobie idź stąd. Pierwsza wersja M40A1 miała jakieś łoże syntetyczne, nawet nie wiem, co to oznacza. Łoże syntetyczne po prostu miałem. Nie wiem, naprawdę to jest chyba pierwszy odcinek ASG, którym nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę, to jest strasznie dziwne. M40A3, czyli ta wersja, którą trzymam teraz w moich rączkach, ma... W sumie ja bym się wylał na siebie jeszcze raz tą wodę, bo w sumie już mi znowu jest ciepła, słońce napierdala. Ta wersja... miała łoże oraz szynę Picatinny. Właśnie. Cholera, nie odkręcę. Miała szynę Picatinny. To jest taka szyna podobna do RIS. Oczywiście teraz przemawiam do tych typów, którzy nie wiedzą, co to jest szyna Picatinny. Szyna RIS to jest coś podobnego do szyny Picatinny. Tylko że z taką przedziałką na środku. Tutaj nie wiem, czy widać. Taki przedziałek na środku jest, który bardzo fajnie wygląda. Można zrobić jako jakby celownik mechaniczny troszeczkę, ale i to się bardzo dobrze sprawdza, bo mi się to bardzo, bardzo mi to dużo uratowało dupy. Także została szyna Picatinny oraz moja mama przyszła teraz właśnie, nie wiem, co mam powiedzieć, jak się mam wytłumaczyć z mojej pracy, którą teraz robię. Właśnie strzeliłem moją mamę. Jestem brawa za darmo. Dobra, kochani, po długiej, bardzo długiej i nienormalnej przerwie, którą zrobiłem wam, jestem bezuczuciowy. M40A5, które zostało, moja mama się na mnie patrzy i jest ze mnie bardzo niedumna. Jesteś ze mnie dumna? Bardzo. Bardzo jest ze mnie dumna. Widzicie? To jest mamusia na 10. Nawet na 11. Na 10. No dobrze. M40A5, które zostało, nie wiem kiedy wyprodukowane, bo nie pisało na Wikipedii Polski, które wykorzystało... M40A5 zostało... dodany został magazynek, który można z tego wyciągnąć. Oczywiście ten magazynek był tutaj. Też z ASG jest tutaj.
został możliwość wyciągania magazynka oraz został wprowadzony gwint, chyba z wewnętrzny, do którego można było wsadzić sobie tłumiczek. Tłumik dźwięku, który wykorzystuje się do cichej eliminacji naszych wrogów. Czego plujesz tam na tego? Sami wiecie, na co teraz pora. Możecie słyszeć po ładowaniu mojej amunicji do mojego magazynka. Znaczy, już nie mego, bo jutro będzie dzień sprzedaży. Spróbujemy trafić wiadomo gdzie. No, oczywiście moja wersja ma lunetę, która powiększa od 3 do 9 razy. Także strzelmy sobie. No idź, bo cię widać! Widać cię w suchokletesie. To było razy 3. No idź sobie z kadru. Bo cię wykaszczuje cię. Powiększenie raz 9, kurczę. Moi koledzy wiedzą, co to jest. Wiedzą, że nie wolno tego niszczyć. O, i hop-upa trzeba troszeczkę zmniejszyć. O, pierwszy nietrafiony strzał. Dobra. Teraz spróbujemy w tą mniejszą kuleczkę. Znajduje się dokładnie tutaj. Ajajaj. Ajajaj, milimetry widzę to w lunecie. Katwa. O. Dobra, mam w sumie inny pomysł. To będzie taka sama odległość, tylko że będziecie widzieć to. No, gdzie idzie? Stój, nie ruszaj tego! Wiesz, ja ci. O ty kurwa. Zrobimy tak, żeby cię to doskonale widzieć. A ja się w sumie oddalę na pewną odległość, lecz ja będę oczywiście daleko, więc co tu robi ta strzałka z nerfów? Słuchajcie, muszę się powiedzieć troszeczkę o tym karabinie, ponieważ armia sama powiedziała szczerze, że ten karabin wyborowy, który został produkowany, bardzo dobrze sprawdził się w boju. Jest ogólnie nazywany jeden z najcelniejszych karabinów, które powstały. Karabin, który powstał, bardzo oczywiście wygodny, bardzo oczywiście dobry. No, nie wiem, przepraszam, czasami jestem taki głupi, że nawet nie umiem się wysłowić. Ale trudno, znacie mnie. Oczywiście wersja SG to samo robi, jest strasznie celny. Sami mogliście widzieć na tej malutkiej piłeczce, naprawdę przy celowniku ta piłeczka jest naprawdę malutka. Oczywiście teraz powiem o mojej takiej jakby historii z tym karabinem. Ten karabin towarzyszył mi naprawdę od początków, możemy powiedzieć, ponieważ to był mój pierwszy zakupiony karabin ASG. Taki praktycznie karabin ASG, nie taki z odpustu, czy z czegoś tam. Oczywiście bardzo, bardzo... Znaczy, oczywiście miałem na początku problemy, które pewnie każdy miał, ale... Słuchajcie, to był mój pierwszy karabin ASG, a powinien kupić MK albo coś innego, no ale... Co jest lepszego niż widzeniu, jak twój wróg obrywa kulką i w swojej głowie wymyślenie sobie, jak oczywiście pocisk mógł przebijać no, ciało wroga. Jak to było w Sniper Elite. Koledzy tu mnie teraz pewnie szkalują za to, że mówię coś takiego. Znaczy, oni sami wiedzą dobrze dlaczego, ale... To był mój pierwszy karabin. No chuja to w ogóle mówię, no.
Ten karabin idzie na sprzedaż. To jest ostatnie pożegnanie praktycznie. Będzie mi go brakować. Ale będę miał kara. Ja was żegnam. To był drugi odcinek już o ASG, będzie ich więcej, jak sami dobrze wiecie, albo się domyślacie, jak nie jesteście głupi. No to chyba koniec, bo już mi się nie chce nagrywać. Koniec? Powiedz, że koniec. Tak, koniec. Koniec! No to sami dobrze słyszeliście. Miłego dzionka. Pa, pa.